Okej, okay, jestem z powrotem. Ogarniałem nieco lokację, bo byłem ciekaw pewnego miejsca, o którym zapomniałem jakoś, ale sobie przypomniałem. Tutaj znajdować się będzie dziura w tej skale, w tej ścianie. Musimy się tam dostać, o, jak widzicie. A po co? Po klucz. Na sekundkę się pożegnamy ze skuterem. O kurczę. A tylko na sekundkę, bo zaraz do niego i tak wrócimy. Musimy właśnie zrobić ten klucz. Nie pamiętam za bardzo, do czego on był. Chociaż mam pewne przypuszczenie, że do mostu takiego, który będzie nam potrzebny, żeby przejechać na drugą stronę. Tutaj będzie niemiły pan, więc zapiszę jeszcze raz. Wezmę na niego może nieco cięższą broń. O, umieraj. Widzicie? Oni od razu namierzają na nas, co jest na serio niezbyt fajne. W poprzednich levelach tak właśnie nie było. O, i tutaj trzeba uważać na sople lodu. Okej. To jest taka jakby pułapka mała dla nieuważnych, niespostrzegawczych. Bo gdyby tutaj przybiegli od razu, widzą, ojej, wajcha, tacy uradowani, wiecie, z takim uśmiechem na twarzy, a tutaj sople lodu. Wbijają się w głowę Lary. Muzyczka. Ale na serio, tutaj nic nie ma. Tam w dole. Nie wydaje mi się, żeby tam coś było. W każdym razie. Okej. Z powrotem do skutera śnieżnego. Chyba tam musimy. To chyba, nie wiem, czy moglibyśmy to przejść bez skutera, ten kawałeczek. Nigdy, szczerze mówiąc, nie próbowałem. Jak chcecie, możecie spróbować przejść to. Chociaż nie, pewnie skuter i tak musi być dla nas potrzebny. Tam, na przykład w tym moście lodowym, co jest w połowie łamane. Jest tu ktoś? Nie. Jak widzicie, tam jest kolejna lawina. A tutaj jest zamarznięta woda, a pod tą wodą, pod tą taflą lodu będzie klucz, tylko nie wiem za bardzo w którym miejscu. No i dobra. Używamy tego klucza. I podnosimy sobie ten mostek. Tak. Dodatkowo tutaj. Jeszcze zapiszę może. I będzie chyba muzyczka. Tak mi się coś zdaje. Okej. Właśnie, tutaj byłby nam potrzebny skuter. O, jest znak ostrzegawczy. I tutaj. Jeszcze jako ciekawostkę wam powiem, że ten lód się nie rozbije, póki nie przejdziemy gdzieś tam dalej. A tutaj chyba będą drzwi, czy coś. Czy to się zasypie? O. I zamknęło się, tak. Tak, dopiero teraz się zapaliło. Okej. Możemy tutaj spokojnie. Tutaj Larą uwielbiałem wręcz takie wygibasy robić przy tej muzyce, o. Takie coś, uwielbiałem to. Przy tej muzyczce. No tu jest klucz, widzicie? Dobra, weźmy go może. Wow, 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 wow! Przyjechał boss. Uciekamy. Wielka ucieczka. Epic, epic, epic. Wow, wow. On ma... Kurczę, nie udało się coś. A jeszcze raz muszę to robić. Dobra. I tam pasuje.
Tak, lubię ten moment strasznie. Tylko zastanawiam się, czy można właśnie to zrobić w ten sposób, że z tym skrótem, co ja tam otworzyłem sobie. Nie wiem. O. Ja, jeju. Lul. Chciałem jakoś tak po tej ścianie przejechać. No ale cóż. Może powiem wam nieco słów na temat tego gościa, co tam przyjechał na skuterze śnieżnym. On nie ma przyspieszenia. Nasz czerwony skuter ma przyspieszenie, natomiast jego skuter ma... strzelanie. Okej. Dobra, może już tutaj bez wygibasów przygotuję się. Że save'a zrobię, takiego małego, wiecie. I od razu na skuter. No właśnie. Cholera! Za nami był i nas zabił. No właśnie, on jest taki problematyczny dość. Ale muzyki nie ma, ej. Chcę muzykę, dodam tutaj. Co to się dzieje? No się właśnie też obija o ścianę i traci życia. Nie wiem, wiecie co? Ten skrót jest jakiś lewy. Nie chce mi się już. Ale nie. Kurczę, nie mam pojęcia, jak to zrobić. Dobra, nie używamy tego skrótu. Wsiadaj. Uciekajmy przez tym gościem w tradycyjny sposób. Może spadnie? Dobra. Nie chodziło mi o to, że może Lara spaść. Ej, ciekaw jestem, ile już tutaj faili. Zliczcie faile, moi kochani widzowie. Już myślałem, że nie przyjedzie. I tak dość późno się zjawił. On chyba i tak nas zgubi przy tym moście, więc... Był kotek. Miau! Biedny kotek. Jeju! Nie! Kurde! Akurat tak... Ona mi się przechylała na lewą stronę, dałem na prawo, żeby troszeczkę wyrównać to... Spadła. Okej, nie trafił. Ucieczka. Uciekamy. Po raz któryś. Okej. Nie ma kotka. I tutaj będzie jeszcze. Okej. No chyba koniec będzie z przepaściami. Chociaż będzie chyba jeszcze jedna. Tutaj gdzieś. No właśnie, tutaj chyba jest przepaść. Nie wiem na którą. Wow, jaki odrzut. No, na większą. Na większą. Odskocznie. O cholera! Nie, ej, to się robi dziwne, szczerze mówiąc. To jest krótki level, a ja już nim troszeczkę siedzę. Właśnie przez te faile. Kurde, zawiesiła mi się. No, Lara! Dziękuję bardzo ci. Wiecie już, ile nagrywam? Nagrywam już pół godziny ten moment. No cóż. Mógłbym go zabić tutaj. Ale ucieczka jest... lepsza.
Później tak zabijemy takiego gościa. Innego, ale ja powtarzam sobie, że to ten gość nas dorwie. Okej, po kotku. Tutaj, na większy. Jeszcze może tutaj zapiszę. 170 safe. Ojeju. Jeju, lara. Nie no, trzeba tutaj jakoś to zrobić. Chyba wiecie co? Chyba, że to nie trzeba. Czy z tej odskoczni chyba jakoś trzeba? A właśnie to tutaj środkowe. Okej, okay, wybiliśmy. Ej! Nie chciałem, chodzę bardzo tędy. No dobra, skoro już tu jesteśmy. Napijmy się jeszcze eliksiru życia. Chyba będzie koniec z takimi rzeczami. O, i tutaj musimy się pożegnać niestety ze skuterem. Tam chyba są koty. Czemu ja strzelam w ogóle do niego z tej podstawowej broni? To znaczy z lepszej broni. Chyba się tu nie dostanął. Kurczę, wejdź tam, Lara. Nie wejdziesz w ten sposób. Gdzie on jest? Okej. O, ten mi zostawił amunicję do szybkuna. Dziękuję. Milutko. Został nam chyba do zdobycia ostatni sekret, który będzie też takiej właśnie przypaści, ale po drugiej stronie. O, tutaj by się przydały narty. Okej, okay, mamy klucz. I teraz dostajemy się tutaj do tego domku. W tym domku będzie wajcha. Ej, tyle czasu. Tu już spędziliśmy. To jest krótki level, na serio, na pół godziny, nawet niekiedy 26 minut można go przejść. 20. No ale, przy moich failach. Okej. Okay. Będzie tutaj dość dużo niezbyt przyjemnych gości, dlatego tutaj granatnik od razu w pogotowiu. Możesz to schować? Dobra. Ja w ogóle zapomniałem o całym sterowaniu. Musiałem wejść sobie w domek Lary, żeby sobie przypomnieć. Widzicie? Nadchodzą! Nadchodzą ciężkie chwile dla nas. Wow, 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 kurde. Kurczę, zwiesiłem nieco na... na tym słupie drewnianym. Dobrze, że mieli dość dużo rzeczy. Okej. I chyba przez ten moment będziemy musieli iść na nogach. A później przyjedzie do nas ten gościu, któremu uciekliśmy. O, za chwilę. W tym miejscu będzie walka z nim. Wiecie co? Nie. Nie tym. Cholera. Najlepiej jest wejść gdzieś tu. Kurde, co ja używam? Powiedzcie mi. No zwiał. Chodź tu. Patrzcie, co za tchórz. Oni chyba też nic nie zostawiali. Tak mi się wydaje. No. Także mamy kolejny skuter. Tym razem strzelający.
Ła, taka muzyka. To trzeba było jakoś tym... O. Teraz, kiedy będziemy trzymać kontrol, to będzie strzelał. Ale my idziemy po sekret. Który jest tu. Przy okazji... Kule! Kule! Jeszcze kule? Jak chamsko przerwaliśmy melodię. Dźwiękiem sekretu. Wow. Lara. Możesz się tu dostać. Okej. I wbijamy na górę. Ciekaw jestem, jakby to wyglądało, gdybym skoczył, złapał się tego i gdyby kula mnie tak zjadła w nogach. Okej. Lecimy dalej. Mi chyba będzie... niebawem dwóch takich kolesi jeszcze strzelających. Taki fail nad failami to będzie. Zaraz pewnie. Ho, jak ja to lubię. Ależ ja wolę mimo wszystko ten ze sprintem. O, patrzcie, tu jest cudowne miejsce. Tutaj jest tyle walki. O, patrzcie, widzicie? Ale oni niestety nic nie zostawiają. Dwóch gości udało nam się zabić. No i nie było na niestety faila. Jesteśmy już prawie na końcu levelu. Odcinek chyba będzie trwał 40 minut. Przez moje lamienie. Ale wiecie, to wszystko specjalnie. Jeszcze. Tu będzie dwóch gości. Ale chyba... Wow. Teraz będziemy mogli się przebić. Zostawiliście coś dla mnie. Wychamy jedna. Okej, i teraz... Aby dostać się do końca, schodzimy. Łoho, ha, ha, ha. Jakie to było fajne. Tam gdzieś na górze jest jeszcze gościu, przed którym lepiej uciec. I chyba i tak nic nie zostawiał. On do mnie strzela. No dobra. Już jest koniec levelu. Zastanawiam się, czy na dwa odcinki go nie podzielę. I tu. Tak, skończyliśmy pierwszy level z levelów tych zimowych, tybetańskich. Tibetan Foothills. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Mamy wszystkie sekrety. Zabiliśmy 22 przeciwników. I pokazuje, że 27 minut nam zają, ale ja na sobie, że mam 40. Może kilka słów na temat levelu. Ja lubię bardzo ten level. Podoba mi się w ogóle, widoki są przecudowne. Podobają mi się bardzo. Niekiedy nawet tak przystawałem i patrzyłem się na te góry. Chociaż wiem, ta grafika jest już bardzo przestarzała, ale mimo wszystko robi one wrażenia i tak... Nawet, jak mówiłem na początku, starałem się dostać gdzieś, gdzie twórcy nie chcieli, żeby gracze się dostali poza mapę. Ja bardzo lubię właśnie tak odkrywać takie miejsca. Oprócz tego mamy tutaj drugi środek transportu w grze, jakim jest skuter, którego są dwa rodzaje. Jest skuter taki z przyspieszeniem i ten skuter, który ma te działko, strzela. Poza tym muzyka jest tutaj bardzo, no, przecudowna. Tu jest jeden z najlepszych tych soundtracków w całej grze. Niekiedy można tutaj siedzieć i słuchać go, i słuchać, i słuchać, i słuchać, i jeszcze raz słuchać. Dodatkowo, no, jazda
tym skuterem i przeskakiwanie przez te przepaście nim, te lawiny, ucieczka przed tym gościem, później epickie zabicie go, no coś wspaniałego. Level jest na serio przecudowny. Zresztą nie każdy level, ale no on się odznacza właśnie tym. No i niestety to jest jedyny level w całym Tybecie, w którym możemy w ogóle podróżować tym skuterem. No nie jest to zbyt fajne. Ale miłe, że jest taki smaczek. Miłe jest to, naprawdę. Ja w ogóle tutaj też często zostawiałem sobie zapis, tak jak w operze, w tym labiryncie. I tutaj tak jeździłem tym skuterem. No i w ogóle przy tej muzyce się dobrze, świetnie bawiłem. A dobra, to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego poziomu. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i że będziecie czekać na następne. Podzielę go na dwie części, tak około 20 minut. Albo 25 minut, tak jak ten poprzedni level. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.